Hej! Dzisiaj powiemy sobie o błędach osób początkujących w hodowli ptaszników. Lepiej czasami dać ptasznikowi mniej troski, niż dać jej za dużo. Czyli będziemy mówić o tym, czego ptasznikowi dajemy zbyt wiele lub z czym przesadzamy. Pierwsza sprawa, po prostu troska, czyli ruszanie ptasznika w każdym możliwym momencie. Kiedy się zaszyje w domku, kiedy się nie ruszył od 5 minut i przede wszystkim kiedy leży na plecach. To jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że kiedy ptasznik leży na plecach, to znaczy, że szykuje się do wylinki. Będzie zmieniał swój pancerz, to jest dla niego bardzo, bardzo trudny proces i jeżeli go będziemy dotykać w tym momencie, obracać, utrudnimy mu wszystko do tego stopnia, że prawdopodobnie mu z tej wylinki już nie wyjdzie nigdy i jego żywot się zakończy. Także jeżeli ptasznik leży na plecach, pamiętajmy, one w ten sposób nie umierają. Ptaszniki umierają jednak bardziej na brzuchu, podwijają na przykład łapki albo przybierają bardzo dziwne pozycje, natomiast jeżeli ptasznik zamierza umrzeć, że tak powiem, nie odwraca się na plecy. Jeżeli odwraca się na plecy, to może zwiastować tylko i wyłącznie wylinkę. Chyba że umarł podczas wylinki, no wtedy umarł na plecach, ale jeżeli umarł, to i tak mu już nie pomożemy, także lepiej go nie ruszyć i poczekać, niż mu przeszkadzać. Nawet jeżeli wydaje nam się, że ptasznik zdechł, wtedy też lepiej go nie ruszać. Możemy ewentualnie dolać mu troszeczkę wody w jego okolicy, bo może to jest kwestia pragnienia i on właśnie umiera z pragnienia, ale jeżeli widzimy, że ptasznik ma na przykład wilgotno i już mu nie pomożemy w żaden sposób, no to raczej lepiej poczekać dobę, jeżeli ptasznik się zachowuje dziwnie, dać mu szansę z tego wyjść samodzielnie, ponieważ my masażami, dotykaniem, jakimiś ruchami w jego okolicy na pewno mu zaszkodzimy, a nie pomożemy. No chyba że wiemy, że ptasznika zagłodziliśmy, czy właśnie umiera z pragnienia, no to jest też troszeczkę inna kwestia. Ja mówię o takich sytuacjach, kiedy nie wiemy, dlaczego umiera, kiedy wszystko jest u niego w porządku. A zagłodzić ptasznika jest dosyć ciężko, szczególnie dorosłego, bo maluchy jeszcze nie są tak odporne. Przelanie pająka równa się grzyb, pleśń, roztocza, błoto. Czyli nie są to warunki dla ptasznika, w których chciałby żyć, a powiem więcej, w których może żyć. Jeżeli będzie otoczony brudem, przyjdą roztocza i powoli będą nam zjadać takiego pająka. Także dbanie o czystość jest ważne, ale również ważne jest, aby tego pająka nie przelewać, aby nie robić z terrarium lasu na Morzu Nowego. Wożenie ptasznika ze sobą. Rzadko spotykane, jednak myślę, że warto o tym wspomnieć. Ptasznik nie potrzebuje naszej opieki cały czas, jeżeli wyjeżdżamy na 2 tygodnie na wakacje. Lepsze dla takiego pająka jest samotność, święty spokój, niż telepanie go w tej z powrotem z nami w podróży. To naprawdę nie jest dla takiego zwierzaka nic dobrego. To jest tak, jakbyśmy przewozili akwarium z rybkami. Zbędny stres dla zwierzaka, po co? Lepiej znaleźć inne rozwiązanie. Kolejnym objawem przesadnej troski jest zbyt duża ilość karmówki w terrarium. Jeżeli ptasznik nie chce jeść, nie zarzucajmy go dużą ilością jedzenia, ponieważ wtedy karmówka może zyskać przewagę liczebną i obrócić się przeciwko pająkowi. Nie będzie to bunt słabszych zwierząt, tylko po prostu z głodu mogą szukać pożywienia, a ptasznik będzie akurat jedynym pożywieniem w okolicy. W naturze takie rzeczy raczej nie występują, jeżeli ptasznik jest w pełni zdrowy, ponieważ teren jest szeroki, owady mają bardzo dużo pożywienia w okolicy, ale w zamkniętym terrarium, gdzie dajmy na to na przykład nie trzymamy roślin, no to zostaje im tylko ptasznik. Nie bójcie się, jeden owad nie powinien zjeść nam ptasznika, ale jeżeli też widzimy, że taka karmówka biega od tygodnia w terrarium i ptasznik nie jest nią zainteresowany, to też lepiej ją wyjąć i nakarmić go dopiero na przykład za tydzień. Jeżeli nie jest głodny, to znaczy, że jest nasycony albo szykuje się do wylinki, na pewno ma swój powód i nie warto karmić go na siłę, ponieważ jest to właściwie niemożliwe. Inne zagrożenia i zaniedbania. To jest na przykład przesuszenie pająka. Myślę, że tutaj mówić wiele nie trzeba. Jeżeli przesuszymy pająka, czyli jego terrarium, to ptasznik umrze z pragnienia i nie będzie miał odpowiednich warunków. Innym zaniedbaniem jest oczywiście brud, o którym już mówiłam. Brud równa się przybycie naszych ukochanych roztoczy, które są bardzo niebezpieczne dla pająka i jest to jeden z większych wrogów terrorystów. Zaniedbaniem może być też niedoczytanie, gdzie takiego pająka umieścić. Pająk nie potrzebuje światła słonecznego, aby się rozwijać. Warto zapewnić mu cykl dobowy, to znaczy, żeby widział, że w pokoju jest jasno bądź ciemno, ale istotne jest, aby takiego ptasznika trzymać gdzieś w cieniu, gdzieś, gdzie na pewno słońce nie dociera, ponieważ usmaży nam pająka wewnątrz. Chłód w domu. Jeżeli u kogoś zimą na przykład jest chłodno w domu, do tego stopnia, że zakładamy na siebie sweter lub dwa, no to musimy zainwestować w kabel grzewczy albo matę grzewczą, która nam kawałek terrarium podgrzeje. Zaznaczam kawałek, ponieważ nigdy nie dajemy czegoś grzewczego pod całe terrarium. Ptasznik musi sobie wybrać, gdzie woli siedzieć. Nie chcemy go przecież w środku ugotować, ale wtedy takiego pająka trzeba dogrzać. Z pozostałych błędów, jakie mogę wymienić, jest to na przykład puszczanie luzem ptasznika po podłodze. Nie ma to na celu niczego większego. Ptasznik to nie jest pies. Ptasznik nie potrzebuje się wybiegać, nie potrzebuje nadmiernie zwiedzać świata. W
ptaszniki są statecznymi zwierzętami. Samice siedzą właściwie całe życie lub w jednym, w dwóch, maksymalnie trzech miejscach, jeżeli nie są zmuszone ich opuszczać. Samiec biega, ale tylko po to, aby znaleźć samicę. Ptasznik nie jest waranem, nie jest kojotem, nie jest to zwierzę, które potrzebuje chodzić i kontrolować terytorium. Także nie puszczajmy naszych ptaszników, bo to się zazwyczaj jednak kiepsko kończy. Ten pomysł jest po prostu zbędny. Poznawanie ptasznika z psem. Wbrew pozorom często słyszę pytanie, czy ptasznika można poznać z psem. Ja nie widzę właściwie powodu, po co to robić. Natomiast jeżeli ktoś widzi, to odradzam mimo wszystko. Ptasznik może inaczej reagować na psa niż na nas. W dodatku posiada włoski parzące. Jeżeli na nas ptasznik się wyczesze, przeważnie wyczesuje się w okolicy naszych rąk i swędzą nas najwyżej ręce, szyja. To jest wszystko. Pies bada świat nosem. Jeżeli do takiego psiego, wrażliwego nosa dostaną się włoski ptasznika, może skończyć się tą wizytą nawet u weterynarza. Także nie polecam, już nie mówiąc o tym, że pies może też chcieć zjeść ptasznika. Ogólnie kiepskie połączenie, po prostu. Zbyt częste wyciąganie ptasznika. Przecież jeżeli mamy gatunek, który pozwala wyciągać się na ręce, warto czasami sobie takiego pająka wyciągnąć, ze względu na to, że jest to dla nas po prostu przyjemność. Ale mówiłam o tym wielokrotnie i jeszcze będę to powtarzać. Ptasznik nie jest zwierzakiem, który pragnie interakcji z nami, więc jeżeli mamy taką możliwość, wyciągajmy go rzadko, nie róbmy tego na przykład kilka razy dziennie, ponieważ ptasznik może się z tym nie czuć najlepiej. Wystawianie ptasznika na balkon. Takie pytania również padały i uważam, że nie ma głupich pytań. Jeżeli ktoś nie zna się na ptasznikach, to ma prawo zastanowić się nad każdym aspektem. Zwierzę z dzikich terenów, dlaczego nie wystawić go na świeże powietrze? Po części rozumiem takie rozumowanie, natomiast jako osoba, która siedzi w tym świecie terrorystycznym, robię duże oczy. Ptasznik nie potrzebuje oddychać świeżym powietrzem, ale zużywa bardzo mało tlenu, a balkon jest dla niego niebezpieczeństwem. Zarówno może się wychłodzić na takim balkonie, albo po prostu ugotować, ponieważ szyby kontra słońce to jest kiepski pomysł. Balkon jest zbędny, po prostu zbędny. Nie róbmy tego, bo tylko zaszkodzimy naszemu pająkowi. Umieszczanie ptasznika w pokoju dziecięcym. Trzęsienie, pukanie w terrarium, już nie mówię o tym, żeby terrarium spadło, ptasznik wtedy może zginąć. Jeżeli to przeżyje, też mogą być różne następstwa. Jeżeli mamy dzieci, nawet jeżeli ptasznik jest dla dzieci, preferowałabym, aby ptasznik był w pokoju z nami, ewentualnie w jakimś salonie, gdzie przebywamy wszyscy razem. A jeżeli dzieci podrosną, to dopiero wtedy ptasznik może przenieść się do nich, ponieważ samice długo żyją, także nawet istnieje szansa, że faktycznie dzieci podrosną, a ptasznik dalej będzie z wami. Podsumowując, nie zaniedbajmy swojego ptasznika, ale nadmierna troska może być jeszcze gorsza niż zaniedbanie. Ptasznik woli stoicyzm, spokój i niezmienne środowisko. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia i cześć!